materiał. To już się dzieje. Gatła się zapalają. 3, 4, 5. Skacza nad głowami zawodników. Gatła gasły, ruszyli. Bardzo dobry start. Dobry start Darkovena. Dobry start także Lando Norrisa. Nie popsuł startu. Esteban Ocon się próbuje tutaj Lando Norrisa atakować. Potem ten się Esteban Ocon, a jednak się jeszcze broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stał w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Could I confirm you're okay, please? What the fuck are you doing? A jeszcze Darkovan tutaj odpadał! No słuchajcie, co to było? No nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Będzie do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy. A teraz mamy 15467. No i tak naprawdę... Dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Dobra, musimy poczekać na zielone światełko i ruszamy dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. Channel is my passion.
Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami seria ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2. No i oczywiście, słuchajcie, jesteśmy w odcinku numer 6. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. No a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału właśnie w odcinku numer 6. Słuchajcie, tak jak widzicie, stan konta 27 tysięcy euro, mamy liczbę ciężarówek 2, liczba kierowców oczywiście my i jeszcze nasz jeden pracownik, no i będziemy tutaj dzisiaj walczyć oczywiście o to, żeby dalej prowadzić naszą ekspansję. Tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, wylądowaliśmy w Dreźnie, no i teraz możemy oczywiście, chcielibyśmy, no tutaj właśnie bardziej w tą stronę się kierować, żeby poodkrywać po prostu tutaj kolejne miasta, bo jak widzicie, Czechy mamy w pełni odkryte, Polskę też, natomiast nic tutaj już dalej nie udało się zrobić, więc przede wszystkim, no, zależy to oczywiście od tego, słuchajcie, jakie mamy zlecenia, czy my jesteśmy w stanie tutaj wybrać jakieś miasto oprócz tych, które mamy. Zobaczmy, Szczecin, Poznań, Praga, tutaj oczywiście będziemy musieli dojechać, natomiast wybierzemy sobie w ten sposób, czyli mamy tak, Drezno, Berlin oczywiście. No, tak jak widać, słuchajcie, na razie, tak jakbyśmy nie mieli tego odkrytego tutaj. Możemy oczywiście zrobić kurs do Lipska i ewentualnie w Lipsku upatrywać jakieś możliwości dotyczących właśnie tych dwóch miast, natomiast oczywiście pewności nigdy, słuchajcie, nie ma. No, ale chyba tak będziemy musieli zrobić. Przyjmiemy to zlecenie. Najpierw oczywiście musimy... Masz niedostarczoną dostawę, nie możesz zacząć kolejnej, póki nie skończysz aktualnego zlecenia. O! A to ciekawe, słuchajcie, co tu się dzieje. Dobra, ruszamy w takim razie. Zobaczmy, o jakie zlecenie tutaj chodzi. Widocznie, słuchajcie, nie pamiętam, ale... coś tutaj było, czyli Berlin, Drezno, to jest ciekawe. Czyli my de facto znajdujemy się w Berlinie, a nie w Dreźnie, okej. Okay. Znaleziono, no dobrze, sygnał GPS, system gotowy do pracy. Ogólnie sytuacja jest taka, jak widzicie, że mimo tego, że w ostatnim odcineczku przejechaliśmy, słuchajcie, z tą dostawą, no to niestety mamy tutaj przygotuj psikusa. Przygotuj się do skrętu w lewo. Mamy tutaj psikusa w postaci takiej, że tak jakbyśmy, słuchajcie, według tego, co się tutaj dzieje, nie dostarczyli tej dostawy, a przecież... Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. A przecież parkowaliśmy nawet tutaj. Także, no, ciekawa sytuacja. To tylko, słuchajcie, pokazuje i utwierdza mnie w przekonaniu, że niestety, ale bez konkretnych save'ów po prostu nie da się funkcjonować. Niestety trzeba po prostu o tym pamiętać. Za każdym razem. Dobrze. Weźmiemy szybko enterek. Już się, słuchajcie, bałem, że
po prostu jeszcze raz będziemy musieli tą trasę przejechać, ale na szczęście tak nie wyszło, więc przede wszystkim, kochani, wracamy do gry w odcinku numer 6, słuchajcie. No, zarobki 32 857, także jest tutaj spora różnica. No i znowu, słuchajcie, wracamy na rynek pracy, żeby sprawdzić, co tutaj mamy do zrobienia. Czyli teraz jeszcze raz wybieramy cel sobie podróże. Ustawiamy sobie GPS-a. No i oczywiście, słuchajcie, będziemy starali się, no, spróbować chociaż, bo jeszcze nie wiem, czy jak dojedziemy do Lipska, to oczywiście będziemy mieć. No i czemu ten nasz GPS-ik tutaj nie funkcjonuje? Szukanie nowej trasy. Aha, słuchajcie, czyli to wychodzi na to, że to jest w ogóle. Skręć w lewo. W ogóle tutaj. Dobrze, czyli my tutaj, gdzie przywieźliśmy. Jesteś u celu. Gdzie przywieźliśmy ten nasz ładunek, czeka na nas następny. Naprawdę, słuchajcie, jeszcze poruszam się tutaj dosyć ospale w tych kwestiach. Dobrze, my tu mamy tą benzynę. Do dzieła. Przyjmujemy jak najbardziej. Dobra. No, miejmy nadzieję, słuchajcie, ale oczywiście tak nie musi być. Natomiast pamiętajcie o naszym założeniu, że coraz po prostu więcej chcemy odkrywać tutaj. Tak jak widzicie, na przykład jesteśmy teraz w tym Dreźnie. No i mamy tutaj na przykład do odkrycia jedno miejsce. Ruszamy. Skręć w prawo. No, my pojedziemy sobie tutaj. Dlaczego? Dlatego, że tam, ale słuchajcie, tam mieliśmy informację. Nieważne, znajdę nową trasę. Tam mieliśmy informację. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. No, zaczyna nam Ania przeszkadzać. Skręć w prawo. W prowadzeniu odcineczka, no ale jakoś sobie damy z tym radę. Także słuchajcie, no odkrywamy przede wszystkim, czyli jak macie jakieś znaczki na mapach, znaki zapytania, no to oczywiście mnie to zaczyna ciekawić i bardzo chętnie to zrobię, aczkolwiek ominęliśmy jeden tam i będziemy musieli tam wrócić, trudno. Zobaczymy, słuchajcie, czy nie wpłynie to na oczywiście kwestię naszego ładunku, natomiast może nawet nie samego ładunku, tylko samej dostawy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, możemy ruszać. Dobrze, co my tu mamy takiego ciekawego? Odkryliśmy dealera ciężarówek. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobrze, tam mieliśmy jeszcze jeden znak zapytania, do którego. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Obok którego będziemy przejeżdżali. To jest jeszcze jedno miejsce tutaj. Jedź prosto. Do odkrycia. Oczywiście, słuchajcie, no trzeba to wszystko obserwować. Bo tak naprawdę, no nie patrzyłem, słuchajcie, nie czytałem. Chciałbym to zrobić tak, jakbym po prostu odpalił ten tytuł. Nic o nim nie wiedział i starał się po prostu realizować tutaj pewne elementy, które są nam niezbędne i potrzebne. No oczywiście, słuchajcie, nie zapominając o tym, co jest naszą istotą tutaj, czyli oczywiście kwestia. Przygotuj się do skrętu w prawo. Kwestia zarabiania pieniążków, to jakiś pociąg chyba by było normalnie. Skręć w prawo. Taki, że. Skręć
zobaczymy, czy nam się to uda, czy będziemy musieli zawrócić. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, udało się. Udało się nam odkryć kolejne miejsce. No dobra, i więcej tutaj znaków do skręć w lewo. Nie mamy. No, na razie nie mamy żadnej ciężarówki, więc też... kolejnej może źle powiedziałem, wolnej ciężarówki, żeby można było ewentualnie coś tutaj zdziałać, jeżeli chodzi o naszego kolejnego pracownika. No, zupełnie niepotrzebnie wyprzedziliśmy tutaj kolegę. Nie jedziemy aż tak szybko jak on. Niestety, nie mamy jeszcze, słuchajcie, ciężarówki tak podrasowanej, że ona po prostu rusza od razu. 3 sekundy do setki. Dobra, i zmierzamy do celu. 147 km zostało. No, tak jak pamiętacie, jedziemy do Lipska. No i zobaczymy, czy tam będziemy mogli skorzystać i po prostu z nowego, tak jakby, kierunku wystartować. No, zobaczmy, może się uda. Trochę było ryzyko. Miejmy nadzieję, że uda się nam zrobić tak, że te nowe miasta po prostu będziemy mogli faktycznie odkrywać, że nie będziemy się tutaj kręcić w kółeczko cały czas. Mam taką oczywiście cichą nadzieję. Dobra, jedziemy dalej. No, z takim ładuneczkiem to już naprawdę, słuchajcie, jest sama przyjemność, można powiedzieć, prowadzenia. No, z tym podwójnym i to na drugi raz chyba trzeba będzie przemyśleć, aczkolwiek... Ależ to są dźwięki. Natomiast oczywiście będziemy musieli bardziej na to zwracać uwagę, bo po pierwsze, słuchajcie, naprawdę namęczyliśmy się. Jedź prosto. Namęczyliśmy się jadąc z tym ładunkiem. No a druga sprawa, zobaczcie, jak mało doświadczenia dostaliśmy za to, że zaparkowaliśmy jedziesz tym, powyżej dozwolonej prędkości. Tą przyczepą. Fakt, że tam nie musieliśmy się łamać, nie wiem, cofać, coś poprawiać. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Natomiast... Dobra, trochę z górki tutaj. Natomiast wiecie, jak jest. Może być taka sytuacja oczywiście, że chcemy po prostu te punkty doświadczenia zdobywać i mimo tego, że się nie namęczyliśmy przy parkowaniu, aczkolwiek mogło być z tym różnie, bo to oczywiście zależy od tego, jak tam próbowaliśmy się złamać w tym samym miejscu. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Mamy stację benzynową, ale na razie, słuchajcie, mamy ponad 1000 litrów. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nic nam tutaj nie grozi, żeby nagle benzyna się skończyła. 107 km mamy jeszcze do przejechania. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, trochę zwolnimy faktycznie, bo... Po co nam ten mandat niepotrzebnie? No, jak widzicie, jedziemy taką specyficzną drogą. Nie jest to żadna autostrada, ani jakaś szybka droga, także... To też ciekawe dzisiaj wydarzenie, że naprawdę możemy jechać takie, no zobaczcie, typowe polskie drogi, aczkolwiek no w Polsce nie jesteśmy, ale
jak tak by popatrzył nie, z prawej czy z lewej strony, no to bardzo, bardzo miłe, fajne widoczki właśnie przypominające o tym, w jakim pięknym regionie świata się znajdujemy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, trzeba uważać, bo tutaj jest, zobaczcie, dużo takich miejsc z górek. I właśnie to powoduje, że troszeczkę szybciej jedziemy. No, ale droga, jak widać, uczęszczana dosyć często. Za nami już nawet jakiś tam malutki koreczek się zrobił. Ciekawe dlaczego. Przecież tutaj ograniczenie jest dla każdego takie samo. No, był znak koniec, ale to nie oznacza niestety zwiększenia tej prędkości. No ale słuchajcie, naprawdę aż przyjemnie, powiem wam szczerze. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Naprawdę sama przyjemność jechać taką drogą i oczywiście dostarczać te nasze dostawy, bo tak to zawsze gdzieś tam jechaliśmy sobie tą autostradą i tak za wiele, że tak powiem, nie było do zwiedzania. A tu proszę, słuchajcie, jakieś budyneczki ciekawe zaczynamy widzieć. 61 km, także już jesteśmy niedaleko, ale naprawdę tutaj można zobaczyć. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie róbcie tak nigdy, bo ciekawe co to jest, jakiś młyn czy coś. Dobra, już troszeczkę się uspokoimy. Skupmy się na drodze. Jak widać, rozglądanie się, o tutaj rzeczka, słuchajcie, naprawdę naprawdę przyjemnie. Oj, stateczek jakiś sobie płynie, proszę. Zwolnij. Bardzo. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No naprawdę, słuchajcie, jakbym wiedział wcześniej, to bym już dawno wybrał taką trasę. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Normalnie aż zaczynam żałować, że tylko 40 parę kilometrów do celu. No, kolega chyba też jedzie z dostawą. Widać, że my pod górę chyba mamy więcej tych koni pod maską. Aczkolwiek, tak jak widać w lusterkach, no za nami, słuchajcie, już taki porządniejszy sznureczek się zrobił. No i zaraz zobaczymy, bo coś tutaj będziemy odbijać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Mamy oczywiście jeszcze fajną informację tutaj, jak widzicie, ile kilometrów jeszcze na tym baku jesteśmy w stanie zrobić, także... Nie jest tak, skręć, że... Oj, ale teraz było hamowanie. No, dosyć wcześnie, ja się nie spodziewałem, że aż tak wcześnie będzie przed zakrętem. Dobra, i lecimy. No niestety, znaki są, ale nie znaki nie dla nas. My tutaj możemy jechać 60. Ale już bliziutko celu jesteśmy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, już naprawdę jesteśmy bardzo bliziutko celu. Praktycznie na czas. Natomiast oczywiście my sobie trochę pozwiedzamy dzisiaj ten Lipsk. Bo tak jak pamiętacie, szukamy możliwości powyżej dozwolonej prędkości dostarczenia produktów po prostu do kolejnego nowego miasta. No, spróbujemy. To oczywiście zależy od tego, jakie będziemy mieć możliwości, ale no, żyjmy nadzieją, że uda nam się po prostu odkryć jakieś nowe miasto. Oczywiście, jeżeli będzie taka opcja tutaj, no to wybierzemy sobie dostawę od Przygotuj razu. Się do skrętu w prawo. Natomiast jeżeli nie, no to
będziemy szukać po prostu takiego miejsca. Dobra, dotarliśmy. Skręć w prawo. Na miejsce, słuchajcie, niczym w punkt po prostu. Równo o czasie, można powiedzieć. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Oj, oj, oj. Tutaj niestety, ale dosyć jest wąsko. No normalnie muszę wjechać tak. Tutaj na miejscu zawrócić. Dobra, pojedźmy sobie kawałeczek. Dobra, musimy tutaj jakoś obrócić teraz. Wow, 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 wow. Ta przyczepa. Ale manewry, no naprawdę, słuchajcie, miało przecież pójść tak szybko, gładko i łagodnie. A tu proszę. Jeszcze zaraz będziemy parkowali. Czasami zapominam, że to jest ta nasza maszyna i ona ma troszeczkę większego kopa. Dobra, gdzie to zaparkować? Oczywiście chcemy mieć tutaj maksymalny poziom. Przejdź, tam jest ta strefa. Dobra. Teraz sobie tutaj jakoś wykręcimy, może tutaj już nam pójdzie troszeczkę z tym lepiej. Teraz możemy spokojnie sobie wycofać. Okej, okay, dobra, sorry, czasami się jeszcze mylę z tymi klawiszami. Jeszcze kawałeczek sobie podjedziemy do przodu. Dobra, i teraz będziemy cofać, parkować i szukać kolejnego zlecenia. Słuchajcie, coś na pewno musiał nasz kolega dowieźć, bo tak jak widzicie, mamy troszeczkę więcej pieniążków na koncie. Ajajajajaj. Dobra, i wykręcamy teraz, tak? Dobra. Dobra. Teraz powinno być dobrze. No, korekta, korekta, korekta troszeczkę. No naprawdę, słuchajcie, wymagające są czasami te miejsca z dostawami. Okej. Okay. Dobra, mamy to. O, zobaczcie, bonus za niebezpieczną dostawę, proszę bardzo. No, jest nieźle. Dobra, i teraz słuchajcie, przed nami druga dostawa dzisiejszego odcinka. Oczywiście to, na czym najbardziej nam zależy, czyli no, chcielibyśmy koniecznie się tutaj gdzieś dostać. Zobaczmy, co my tu mamy na mapie. Jest, słuchajcie, jest taka opcja. Możemy jechać do Magdeburga. No dobra, lecimy w takim razie. Kora drzewna, no oczywiście pieniędzy nie za wiele. Dobra, spróbujmy to ustawić. Do roboty. Tak, to jest chyba, słuchajcie, z tego samego miejsca. Dobra, zobaczmy, czy to się potwierdzi.
Tak jest. Dobra. No to lecimy, troszeczkę będziemy wracać, no ale cóż, słuchajcie, kolejne miasto na naszej mapie po prostu możemy odkryć. Dobra. Znaleziono sygnał GPS, system gotowy do pracy. Dobrze, tylko najpierw musimy sobie pojechać po przyczepę. Gdzie ta nasza przyczepka? Tutaj jest, dobra. Oj, coś tam nam się zahaczyło na tym pod samochodem. O, dobra. Jedź bezpiecznie. Dobra, możemy jechać. Okej. No, co prawda musimy tutaj wycofać, ale no, my słuchajcie, realizujemy oczywiście nasze założenia, czyli podjedziemy sobie do naszego miasta Lipsk. Tylko trzeba uważać tutaj w tej bramie, bo to jest naprawdę strasznie wąsko. Strasznie wąsko. Skręć w lewo. My sobie oczywiście odbijemy tutaj. Obliczanie nowej trasy. No, mamy okazję, słuchajcie, po pierwsze zwiedzić ten Lipsk. Po drugie, nie wiem, czy on jest odkryty, czy nie. Zaraz się okaże, bo nie pamiętam. Ale raczej myślę, że tak. Przygotuj się do skrętu w prawo. Natomiast oczywiście w tym Lipsku również znajdują się takie elementy, które no, chętnie byśmy odkryli. Przeliczam trasę. Przy okazji robimy się zmęczeni. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, tylko teraz tak. Skręć w prawo. My te wszystkie rzeczy chyba do odkrycia mamy tutaj, w tym jednym miejscu. Tak, a później możemy... A nie, bo tutaj też mamy chyba hotel. Teraz zobaczymy. Ale jak nie, no to mamy właśnie hotel naprzeciwko, czyli i tak musielibyśmy tam podjechać, żeby się przespać i ruszyć w dalszą podróż. Blisko naszego celu. Dobra, teraz odbijemy sobie tutaj na lewą stronę. Jedź prosto. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Zawróć, jeśli dobrze, to możliwe. Odkryliśmy agencję pracy. Obliczanie nowej trasy. Zawróć. Szukanie nowej trasy. Dobra. Aha, poczekajcie moment. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Aha, to jest wartość wymienna. No to nie, słuchajcie, nie, no to trzeba ze 100 tysięcy przygotować minimum. Już. No.
Ciężko tu będzie wykręcić. Dobra, ale jako tak się udało. Skręć w lewo. Jedź prosto. Dobrze, teraz tak, tutaj możemy skręcić. W porządku, znajdziemy inną trasę. Aha. Tak, możemy sobie kupić ten garaż. Nas na niego nie stać, więc szukamy hotelu. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No dobrze, a teraz ciekawe, dlaczego ja nie widzę teraz tego hotelu. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Mega przybliżeniu dopiero widać te hotele. Dobra, to lepiej, żebyśmy sobie na takiej właśnie wersji mapki zostawili. No dobrze, słuchajcie, no plan jest prosty, czyli jedziemy sobie do hotelu, a następnie mamy trasę do zrobienia do nowego miasta, no, ale oczywiście już skręć w lewo. To miasto będziemy odkrywać w kolejnym odcinku. Skręć w lewo. Słuchajcie, no i miejmy nadzieję, że nie dostaniemy mandatu, zanim dojedziemy. Tu akurat policję mamy przy sobie. Przeliczam trasę. Zawróć, dobra, kiedy będzie to możliwe. Hotelik dosyć blisko. Obliczanie nowej trasy. Dobra, zawróć. Musimy tutaj wjechać. Szukanie nowej trasy. Zawróć, jeśli to możliwe. Obliczanie nowej trasy. Hej, teraz to jest ciekawe, który to był przycisk. Dobra, to teraz możemy już startować.
jest muzyczka. Przez to, że jesteśmy spóźnieni. No, ale ja z tym niestety nie bardzo wytrzymam. Głośność muzyki. Dobra, zobaczmy. To coś da? Nie, to zwolnij, dało. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Mamy troszeczkę nauczkę, słuchajcie, żeby najpierw załatwić wszystkie sprawy, a później dopiero ładunek i możemy lecieć dalej, bo mamy spóźnioną dostawę. Jestem ciekawy, jakie będą tego konsekwencje oczywiście dla nas tutaj. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nie, ale słuchajcie, coś mi tutaj nie pasuje, bo nie wiem, czy ja włączyłem przez przypadek muzykę. Zobaczmy, czy to coś pomoże. No chyba raczej. Okej, dobra, ja pomyślałem, słuchajcie, że to jest problem z tym. No, mamy tutaj ponad gabarytowca. Ominąć go nie szło. Skręć w prawo. Dobra, my na szczęście skręcamy w prawo. Ale faktycznie w nocy zawsze możemy na coś takiego natrafić. Troszkę tu było wąsko. Dobrze, że nie mamy jakiegoś specyficznego ładunku, bo byśmy się tutaj naprawdę nieźle musieli napocić. No i 146 km do celu. No, na razie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo.
Od dłuższego czasu, słuchajcie, nie mamy jakichś kłopotów z mandatami. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, w ostatniej chwili, można powiedzieć, wyhamowałem. Przy okazji mamy nauczkę. Skręć w prawo. Starać się zapisywać po prostu, jak tylko możecie, przed wyjściem, bo... No niestety nie jest tak, że po każdym zleceniu nam się tutaj wszystko zapisuje, tylko tak jak widzieliście przed momentem, to jest taki, można powiedzieć, moment dosyć domyślny. Więc niestety, no tutaj możemy mieć wtedy kłopot. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, niestety z górki, jak się rozpędzimy, to już jest problem. Dobra, mamy tu jakąś informację, przynajmniej mieliśmy, że nasz kolega... Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Pokunął sobie bez ładunku, bez niczego. Kosztowała nas ta impreza 404 euro. No, sporo chyba zabrało na kredyt, bo przed momentem pamiętam, że była chwila, że mieliśmy 38 chyba już tysięcy euro na koncie. Także widać, że ten kredyt nas troszeczkę kosztuje, no ale cóż. Wydaje mi się, no nie wiem, czy akurat nasz nowy kierowca był w stanie na to zarobić, ale wydaje mi się, że razem z tym, co my mamy, czyli z tym, co jeździmy, no powinno być ok. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, 86 km do celu, teraz będziemy odbijać. Skręć w prawo. Też jest droga na Hamburg. Też przy okazji. No i odkrywamy, słuchajcie, nowe. Tutaj dać próbę wyprzedzania. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No nie. No to jeszcze sobie dostaliśmy właśnie. A tak miałem, słuchajcie, przeczucie, naprawdę, bo tak mówię, coś dziwnego. Mówię, ten nas wyprzedził, a z tyłu jedzie za nami samochód, który nas nie chce wyprzedzać. No i niestety na nasz pech okazało się... I tutaj niestety z górki poszliśmy troszeczkę, ja się zapatrzyłem i ta 70 jak poszła, no to niestety, ale dostaliśmy po kieszeni. Szkoda tych pieniążków, bo naprawdę, no to te 400, tutaj już 200, to jest 600, no to naprawdę ten zarobek naszego pracownika po prostu zmalał w oczach. Niewielką różnicę wobec tego, z czym zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek, więc naprawdę widać, że tutaj
sporo jest do zrobienia. Przecież już jedno zlecenie zrobiliśmy, zaraz będziemy kończyć drugie. A my tak naprawdę stoimy w miejscu z tą kwotą, no. Musimy się troszeczkę chyba więcej napracować, słuchajcie. Żeby nie było takich sytuacji. No, dalej wyprawiamy jakieś dziwne rzeczy na tej drodze. Dobra, 50 km jeszcze. Sporo tych fabryk naprawdę wokoło. W ogóle tego nie widać na mapce, ale tak jak się przejeżdża, to faktycznie te budynki robią wrażenie. No i teraz policja nas wyprzedziła. Szkoda, że nie wcześniej. A my się znowu żeśmy rozpędzili. Zapatrzyłem się, słuchajcie, widocznie na ten samochód, który nas wyprzedzał, ewidentnie. Mogło tak być i niestety, ale skończyło się mandatem dla nas. Dobra, już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko celu. Zobaczymy, słuchajcie, jak to nasze nowe miasteczko wygląda. Natomiast już zwiedzanie tego miasta, słuchajcie, zostawimy sobie na kolejny odcinek. Dlaczego? Dlatego, że tak jak widzieliście, no nie, lepiej zrobić wszystko, co mamy zrobić, następnie pojechać po tą przyczepę i zrobić to zlecenie. Wtedy naprawdę no, mamy więcej pewności, że nic tutaj przykrego nas nie spotka. Dobra, 20 km, także naprawdę jest bardzo, bardzo blisko. Możemy jedynie jeszcze, słuchajcie, zobaczyć, czy uda nam się na przykład stąd przeskoczyć do tego Hamburga. Aczkolwiek droga była wskazana właśnie również tutaj na Hamburg. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Może tak będzie, że przygotuj się do skrętu w prawo. No normalnie, ale poszliśmy teraz z tej górki. Dobra, mamy nasz tutaj logotyp firmowy. Skręć w prawo. Tak, czyli tam byśmy sobie mogli pojechać na Hamburg. A tutaj będziemy odbijali. Dobra, w miarę spokojniej. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Chciałem powiedzieć, że jakieś małe miasteczko. Przygotuj ale to się dopiero do skrętu w prawo. Początek tak naprawdę. Skręć w prawo. Koniec trasy. Okej. Dobra. I zobaczmy, gdzie to mamy ustawić. No tutaj 90 XP. Ciekawe. Dobra, nie wiem, czy nawet nie przesadziłem troszeczkę z tym. Dobra, spróbujmy to zrobić już na tym etapie.
Dobra, i mamy kolejny ładunek dostarczony na miejsce. Krótka ta przyczepa, więc tutaj naprawdę trzeba było specyficznie się ustawić. Dobrze, kochani, także mamy to. No, widać, proszę bardzo, spóźnienie. Spóźnienie i to jest kara dla nas. Nie tylko doświadczenia, ale również i pieniędzy, więc no, na to będziemy po prostu musieli zwrócić większą uwagę, bo przecież praktycznie wszystko, co zyskaliśmy na poprzednim parkowaniu, zostało nam zabrane. No i oczywiście, słuchajcie, najważniejsza rzecz, czyli zapisujemy napiszemy sobie odcinek 6 i w ten sposób, bo naprawdę nie chciałbym znowu, słuchajcie, kolejny raz tutaj na przykład parkować. No dobrze, kochani, dotarliśmy razem do zakończenia dzisiejszego odcinka, czyli odcinka numer 6. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A już teraz gorąco, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek z serii ETS 2 na kanale Dark Owen. Oczywiście Twitch, TikTok, słuchajcie, Instagram, wszystkie portale społecznościowe udostępnione dla Was w linkach, także czekam na Was, słuchajcie, no i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej! To już się dzieje, światła się zapalają, 3, 4, 5, skradę nad głowami zawodników, światła gasły, ruszy i bardzo dobry start, tak, dobry start Dark Owena, dobry start także na Norisa, nie poprzednim startu, Esteban Okoń, próbuj tutaj lato Norisa atakować, po zewnętrznie Esteban Okoń, jednak się jeszcze broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stał w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Could I confirm you're okay, please? What? Where are you going? Jeszcze Darkowe tutaj odpada!
No słuchajcie, co to było? No nie wierzę, nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Wiecie, do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy, odkrywamy. A teraz mamy 15467. No i tak naprawdę, dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Dobra. Musimy poczekać na zielone światełko i ruszamy dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. Channel is my passion.